No, nareszcie w domu. To było straszne. Już nigdy, nigdzie nie pójdę w taką ulę. Nigdy nie mów nigdy. Zdejmujcie szybko buty. Przesuń się. Zaczekaj. Daj kurtkę, ja ci powieszę. Ale mi zimno. Mi też. Chodźcie, zagrzejemy się przy kominku. Zaczekajcie, a ja zaparzę herbatę. Jak? Cieplej? Już się nigdzie nie ruszę z domu. Już dawno nie było takiej ulewy, prawda, mamusiu? A jak byliśmy u babci, to też strasznie lało. Ale nie tak mocno i przede wszystkim nie tak długo. Gdyby tak lało przez tydzień, to chyba znowu byłaby powódź. A gdyby tak lało przez 40 dni i nocy, bez przerwy? To chyba byłby kolejny potop. Wtedy, za czasów Noego, było to tym bardziej straszne, bo od czasu stworzenia świata nigdy nie padał deszcz. To jak mogły rosnąć drzewa i kwiaty? Bóg nawadniał ziemię poprzez mgłę i rosę. Ziemia wyglądała wtedy inaczej niż teraz. Była podobna do wielkiego, wspaniałego ogrodu, pachnącego tysiącami kwiatów, pokrytego soczystą zielenią traw. Drzewa były większe i piękniejsze. Wszędzie było pełno złota, srebra i drogocennych kamieni. Ale super! Ludzie też byli inni niż dzisiaj. Byli więksi i silniejsi i żyli po kilkaset lat. Kilkaset? Tak. Na przykład Noe żył 950 lat. Ojej, to przecież prawie 1000 lat! Jednak nie wszystko było tak piękne, jak mogłoby się wydawać. Ludzie nie pamiętali o swoim Stwórcy. Czcili przyrodę zamiast Boga, który ją stworzył. Kłaniali się wyrzeźbionym przez siebie posągom zamiast prawdziwemu Bogu. Stali się przez to samolubni i okrutni. Po prostu źli i pragnęli tego, co złe. Pan Bóg patrzył na to ze smutkiem i nie mógł tego dłużej znieść. Postanowił, że zniszczy ludzi, których stworzył. Wszystkich? Na całej ziemi był tylko jeden człowiek, który wraz z rodziną był posłuszny Bogu. Był to Noe. Bóg powiedział Noemu o swoim zamiarze i kazał mu zbudować arkę, która miała być ocaleniem przed wielką powodzią dla tych, którzy uwierzą Bogu. Przez cały czas, gdy trwała budowa arki, wszyscy mieli szansę, żeby się nawrócić do Boga. Bóg nie pragnął zniszczenia ludzi. Chciał, aby wszyscy zrozumieli swoje błędy i zmienili swoje postępowanie. Myślę, że wtedy Bóg też zmieniłby zdanie i nie byłoby potopu. Hej, Jafet! Nie trać czasu na ten bezsensowny okręt! Chodź z nami! Zamierzamy się świetnie bawić! Kiedy wreszcie dasz sobie powiedzieć, że to głupie budować statek na suchym lądzie? Tak daleko od morza, gdzie będziesz nim pływał? Mówiłem wam, że Bóg powiedział, że wyleje wielki deszcz i zaleje nim całą ziemię! Daj spokój! Jafet, kiedy ty zmądrzejesz? Twój ojciec jest już stary! Coś mu się przyśniło, a ty zmarnujesz przy tych deskach najlepsze lata swojego życia. Jeżeli mój ojciec powiedział, że to Bóg do niego mówił, to ja mu wierzę. Zobaczysz. Zestarzejesz się, a deszczu jak nie było, tak nie będzie. Chodź, Elisz.
Tracimy czas. Siadajcie do stołu. Na pewno jesteście bardzo głodni. O tak, aż mi brzuchu burczy. No, za nami kawał dobrej roboty. Arka gotowa, zagrody dla zwierząt przygotowane. Nareszcie. 120 lat budowy. Chwilami myślałem, że tego nigdy nie skończymy. O wiele przyjemniej by się pracowało, gdyby nie to ciągłe naśmiewanie się wszystkich dookoła. Straciłem już wszystkich przyjaciół. Nie martw się. Wszyscy jesteśmy w oczach ludzi dziwakami. Nie zamartwiajcie się tym. To jest cena, jaką warto zapłacić za ocalenie życia. Mamo, dolej mi mleka. Musimy jeszcze przygotować mnóstwo jedzenia. Tak. Jutro zwieziemy zapasy siana i słomy. Trzeba wypełnić wszystkie kosze owocami i warzywami. Nie możemy zapomnieć o nasionach dla ptaków i o wodzie do picia dla nas i dla zwierząt. A jak my te wszystkie zwierzęta zagonimy do arki? Już Bóg znajdzie na to sposób. Ma do pomocy mnóstwo aniołów, którzy mogą przyprowadzić zwierzęta do arki. Ze zwierzętami nie będzie problemu, ale jak przekonać ludzi, żeby weszli do arki? Po raz ostatni błagam was, uwierzcie w to, co zapowiedział Bóg. Ludzie, ratujcie się, póki jest na to czas. Wejdźcie z nami do arki. Patrzcie na człowieka, który wybiera się w podróż statkiem po suchym lądzie. Kto ma ochotę się do niego przyłączyć? Obłąkany starzec! Wszyscy ludzie drwili z Noego i wyśmiewali go, gdy wchodził ze swoją rodziną do arki. Musieli się dziwnie czuć. Na pewno. Ale śmiechy i kpiny ucichły w momencie, gdy zobaczyli coś bardzo dziwnego. Z gór i lasów zaczęły nadchodzić w stronę arki wszelkiego rodzaju zwierzęta. Te łagodne i te najdziksze, po parze z każdego gatunku, a ze zwierząt czystych po 7. Wszystkie szły bardzo spokojnie i w doskonałym porządku wchodziły do arki. Hej, patrzcie! Co się dzieje? To niemożliwe. Jak te zwierzęta mogą tak same wchodzić do arki? Słuchajcie, a jeżeli Bóg rzeczywiście zaleje ziemię? Jeśli naprawdę mamy zginąć?
A może Noe mówił prawdę? Dajcie spokój! Popatrzcie na niebo! Ani jednej chmurki! Pomyślcie logicznie! Jak Bóg miałby zniszczyć tak piękną ziemię, którą sam stworzył, i tyle niewinnych zwierząt? I w ten sposób odrzucili ostatnią szansę na ocalenie. Gdy wszystkie zwierzęta weszły już do przygotowanych zagród, Bóg własnoręcznie zamknął drzwi arki i nikt nie mógł już ich otworzyć, tylko sam Bóg. I nastały dni oczekiwania. Bóg zapowiedział Noemu, że deszcz spadnie po 7 dniach. W tym czasie Noe i jego rodzina znosili najgorsze obelgi i kpiny dobiegające z zewnątrz arki. Kiedy kolejnego, 8 już dnia, tłumy ludzi znów gromadziły się wokół arki, aby spędzić czas na wyśmiewaniu i szydzeniu z Noego, stało się coś, czego się nie spodziewali. Poczuli na swoich głowach pierwsze krople deszczu. Patrzcie, co jest grane? Woda z nieba? Ale ciemno! A mówiłem, żebyśmy posłuchali Noego. Czy to możliwe, że Noe miał rację? Czy wszyscy mamy zginąć? Uciekajmy! Bóg się na nas naprawdę rozgniewał! To niesprawiedliwe! Dlaczego Bóg nas tak okrutnie potraktował? Zasłużyliśmy na to! Nie byliśmy Mu posłuszni! Teraz mamy za swoje! Słuchajcie, a może jest jeszcze jakaś szansa? Przeprośmy Boga za nasze grzechy, a może zatrzyma tę wodę? Nie! Zaraz jest już za późno! To nic nie da! Lepiej uciekajmy stąd w góry! Weźcie liny! Musimy się przywiązać do najwyższych drzew! Może ich woda nie zaleje! Ja mam lepszy pomysł! Musimy się dostać do Arki Noego! Chodźcie szybko! Otwórzcie! Wpuśćcie nas do środka! Noe! Przecież sam nas zapraszałeś! Otwórz nam! Oni nam nie otworzą! Musimy wybawić drzwi! Dobra, wszyscy razem! Ej, raz! No jest tutaj, tak pomóż! Szybko! Woda jest coraz wyżej! Dajcie mocniej, mocniej! Nie dam rady! Otwierajcie! Słyszycie nas? Musicie nas wpuścić! Nie pozostało nam nic innego, jak tylko wspiąć się na arkę! Pomóż mi, zaraz spadnę! Podaj rękę! Złapcie się tych desek! Uwaga! Woda zaczyna ruszać arką! Trzymać się! To straszne! Nie przeżyjemy! Dlaczego nie posłuchaliśmy Noego? Thank you.
tak woda uniosła potężną arkę, a wiatr rzucał nią z fali na falę. A ci na arce mieli szansę przeżyć? Nie mieli szans. Woda lała się z czarnych chmur, jakby w potężnych wodospadach. Nie byli w stanie się utrzymać. A ci przywiązani do drzew? Woda, która zalewała świat, nie pochodziła jedynie z chmur, ale również z ziemi, która rozstępowała się, a z niej wytryskiwały olbrzymie fontanny wody, które z wielką siłą wyrzucały na kilkadziesiąt metrów w górę potężne skały, a drzewa wyrywały z korzeniami. I nikt się nie uratował? Woda zalewała ziemię, aż zalała najwyższe szczyty gór i wszyscy, którzy wzgardzili Bogiem, utonęli. A co się wtedy działo w arce? Pomimo strasznie szalejących żywiołów, arka płynęła bezpiecznie. Bóg posłał silnych aniołów, którzy cały czas ją chronili. Na morzu w arce tej cały zwierzyniec kołysze się. Wszystkie jęczą, krzyczą na cały głos. Mamy tego już dość serdecznie. Strój ze strachu głowę skrył. Wilk co wieprzór głośno wył. Niedźwiedzia wczoraj trochę rozbolał brzuch, a słoń troszeczkę schudł o 5 kilo. Kot wiewiórkę złapać chce. Małpy ciągle kłócą się. Lew zawarczał, będzie spokój czy nie. Nie można zdrzemnąć się troszeczkę. Krowy mleko znowu dać chcą. Konie z głodu głośno rżą. Dajcie siana, więcej siana, bo nie skończymy aż do rana. Dzięcio puka, otwórzcie drzwi. Siedzieć w miejscu ciężko mi. Już tyle dni tu razem męczymy się. Chcemy wreszcie stąd wyjść. A gdy wody opadły już, by schła ziemia dolin i wzgórz i zazielenił się znów cały świat, to nadszedł czas, by Bóg otworzył drzwi. Nareszcie, nareszcie, doczekaliśmy się. Juhu! Wychodzimy! Słyszałyście, zwierzaki? Koniec podróży! Wysiadamy! Już, już! Wypuścimy was! Już otwieramy! Spokojnie! Nie pchajcie się! Ej! Nie wszyscy naraz! Teraz wasza kolej! No! Biegnij, Sarenko! Zaraz! Spokojnie! No, teraz jesteście wolni. Thank you.
za cierpliwość, panie krokodylu, ale sam rozumiesz, nie wszyscy mogli wyjść naraz. Hej, misiu! Bo prześpisz najważniejszy moment. Wysiadamy! Boże, dziękujemy Ci za ocalenie. I pierwszą rzeczą, jaką zrobił Noe po wyjściu z arki, było zbudowanie ołtarza, na którym złożył Bogu ofiarę dziękczynną. Bóg zawarł wtedy przymierze z Noem i wszystkimi swoimi stworzeniami i obiecał, że już nigdy nie zniszczy ziemi potopem. A jako znak przymierza pojawiła się na niebie pierwsza, wspaniała, kolorowa tęcza! A jeżeli Pan Bóg coś obieca, to możecie być pewni, że słowa dotrzyma. Takiemu Bogu warto służyć. Noe i jego rodzina przekonali się, że warto być wiernym Bogu. Mamusiu, a jak się te wszystkie zwierzęta zmieściły w arce? Każde zwierzę miało oddzielnie przygotowane miejsce. Przecież ich było bardzo dużo. To prawda, ale Pan Bóg wszystko przewidział i kiedy kazał Noemu zbudować arkę, to podał mu jej dokładne rozmiary. To ta arka musiała być bardzo duża. I była bardzo duża. Miała prawie 150 metrów długości, 25 metrów szerokości i około 15 metrów wysokości. No i miała 3 piętra. To żyrafa musiała być chyba na parterze. Dla żyrafy na pewno było specjalne miejsce, bez podziału na piętra. A po jakim czasie wyszli z arki? Długo tam byli? No przecież mówiła mamusia, że 40 dni. 40 dni to padał deszcz, ale ziemia musiała jeszcze wyschnąć. Aha. Oczywiście. Byli w arce dużo dłużej niż 40 dni. Po 5 miesiącach dno arki osiadło na górach Ararat, a dopiero 2 miesiące później pokazały się spod wody pierwsze szczyty gór. To już razem 7 miesięcy. Tak, ale wtedy było jeszcze za wcześnie na opuszczenie arki. A skąd Noe wiedział, kiedy mają wychodzić z arki? Noe tego nie wiedział. Tylko Bóg to wiedział. I dlatego tylko Bóg mógł otworzyć drzwi arki. Noe mógł zrobić tylko jedno. Otworzyć okno arki. I tak też zrobił. I wypuszczał przez to okno ptaki. Najpierw kruka, później gołębice. Ale one wracały do arki. Dlaczego? Nie chciały być na wolności? No właśnie. Dlatego, że wszędzie było jeszcze pełno wody i nie znalazły sobie miejsca, na którym mogłyby osiąść. Aż pewnego dnia wypuścił znów gołębice. A ona wróciła do niego pod wieczór, ale trzymała w dzióbku zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. To był znak dla Noego, że wody na ziemi opadły. Poczekał jeszcze 7 dni i znów wypuścił gołębicę, ale tym razem ona już do niego nie wróciła. I wtedy Noe zarządził, żeby zdjąć dach z arki. Nareszcie mieli trochę świeżego powietrza. No i więcej światła.
i mogli zobaczyć, że ziemia jest już sucha. To wtedy już mogli wyjść z arki? Nie, wtedy jeszcze było na to za wcześnie. Jak to? Przecież ziemia już wyschła. Tak, ale musiało jeszcze upłynąć trochę czasu, żeby urosły rośliny, tak aby zwierzęta po wyjściu z arki miały co jeść. Dopiero po 2 miesiącach od rozebrania dachu Bóg otworzył drzwi arki. To w sumie jak długo byli w arce? Od momentu wejścia do arki upłynął cały rok i 17 dni. Ponad rok! Strasznie długo. A co te wszystkie zwierzęta jadły przez cały czas? Musieli mieć w arce bardzo duże zapasy jedzenia. Tak, a poza tym mieli jeszcze świeże produkty. Były tam przecież krowy i kozy, które każdego dnia rano i wieczorem dawały sporo mleka. A kury, kaczki, gęsi i inne ptaki znosiły jajka. A wiecie, że były takie zwierzęta, które nie były w arce, a przeżyły potop? Ciekawe jakie. Ryby. No tak, to oczywiste. Ryby i wszystkie inne wodne żyjątka. Ciekawe, czy zwierzęta poznały swoje dawne miejsca sprzed potopu, kiedy wyszły z arki. Myślę, że nie miały na to szans. Musiały zaczynać wszystko od początku. Ludzie zresztą też. Ziemia wyglądała po potopie zupełnie inaczej. Ogromne masy wody i gwałtowny wiatr zmieniły całą powierzchnię ziemi. A przy tym trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów spowodowały, że wszystko było poprzewracane i zniszczone. Wszędzie pełno było porozrzucanych kamieni, skał i głazów. Góry były poszarpane i nieregularne, a w wielu miejscach nawet zniknęły bez śladu. A znowu w innych miejscach pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej pojawiły się zupełnie nowe łańcuchy górskie. A co się stało z tym złotem i drogocennymi kamieniami, które ozdabiały świat przed potopem? Pan Bóg ukrył to wszystko pod ziemią, przed oczami chciwych ludzi. Pod ziemią zostały też pogrzebane potężne lasy. Od tamtego czasu drewno zamieniło się w węgiel, który do dzisiaj jest wydobywany z ziemi. Aha, to stąd te kopalnie węgla, złota i diamentów. Tak. Marcinku, dołóż drewna do kominka. Ale to musiało być dziwne. Na całej ziemi tylko jedna rodzina. A właśnie, to ilu ich było w arce? No, policzmy. Noe, jego żona... Dzieci. Tak, Noe miał 3 synów. Sema, Chama i Jafeta. Ale oni byli już dorośli i każdy z nich miał swoją żonę. To ile w sumie osób? 3, 6... 8. Osiem osób. A teraz tyle milionów? Chyba miliardów. Tak, teraz na Ziemi mieszka już ponad 6 miliardów ludzi. To niesamowite. Z 8 osób 6 miliardów. Ale się rozmnażamy. Już chyba nie pada. Zaświeciło słońce. Zaraz sprawdzę. Jeszcze trochę kropi. Chodźcie tu szybko, patrzcie, patrzcie! Tęcza, jaka piękna! Żartujesz. Nie, nie żartuję, naprawdę, zobacz sam! Gdzie? Tam, widzisz? Widzę, ale ogromna. Wow, ale super! Opłaca się. Posłusznym Jemu być. Opłaca się. Choć inni śmieją się i życzą źle. Jak Noe wiernym Bogu być od dzisiaj już chcę. Bo wiem, że wtedy On chroni mnie. I o nic już nie martwię się. Aniołów swoich mam, którzy ciągle przy mnie są. Nie grożą mi już burze i sztorm. Wiernym Bogu.
się i życzą źle. Jak Noe wiernym Bogu być od dzisiaj już chcę. Jak Noe wiernym Bogu być od dzisiaj już chcę. Jak Noe wiernym Bogu być od dzisiaj już chcę. Już niedługo ukaże się kolejne słuchowisko. Tym razem będzie to opowieść o Józefie. Pytajcie również o inne serie opowiadań dla dzieci. I nie tylko dla dzieci. Wydane przez Studio ADS.